Witam serdecznie w naszym studio portalu Sądecki News. Dzisiaj moim gościem będzie osoba o wielu twarzach i o wielu zainteresowaniach. A dlaczego? Zawodowo zajmuje się koleją. Jest wielkim pasjonatą motocykli, a dokładnie 18 maja został autorem książki, którą mamy tutaj dzisiaj przed sobą, Komisarz Ungelberg i Przekleństwo Yerba Mate. Moim gościem dzisiaj będzie Marcin Ruchała. Witam Cię, Marcinie, serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To dla mnie zaszczyt. Marcin, słuchaj, moje takie pierwsze pytanie do Ciebie. Jak to się stało w ogóle, że napisałeś książkę? No bo tak naprawdę pisarstwo z Twoim zawodem obecnym nie ma nic wspólnego. Nie ma nic wspólnego, ale ja dodam jeszcze więcej. Ja wtedy ze swoim obecnym zawodem też nie miałem nic wspólnego. Natomiast wiele osób mi mówiło jeszcze za czasów licealnych, że dość dobrze idzie mi pisanie, że mam lekkie pióro, matura poszła ładnie. Zacząłem pisać różne takie krótsze teksty, dłuższe teksty. Mam swoją stronę na Facebooku, tam rzucam różne takie zalążki różnych pomysłów na różne treści. A książka powstała w ten sposób, że ja czytałem książkę jakiegoś skandynawskiego autora, może nie będę mówił kogo, no bo to nie ma znaczenia. W każdym razie on polecał tę książkę bardzo. Ja czytam tę książkę, a już kilka takich przeczytałem podobnych, zauważyłem tam różne treści, które się powtarzają, takie jakby motywy, schematy, różne takie sztampowe elementy, powiedzmy, że zawsze głównym bohaterem jest jakiś oficer policji, który ma jakieś tam problemy, ale one są tylko wtedy, dopóki trwa śledztwo w jakiejś sprawie. On zawsze jest tam uzależniony albo od kawy, albo od alkoholu, albo jeszcze od czegoś tam innego, narkotyków nie, no bo wiadomo, policjant, ale zawsze ogólnie taki zgorzkniały, taki upierdliwy i w ogóle i go niby nikt nie lubi, ale on jest najlepszy, więc on dostaje jakieś tam sprawy ciekawe i tak dalej. No i w tej książce było wyjątkowo duży natłok tego wszystkiego. Pamiętam, że i był motyw gardzenia technikami policyjnymi i był motyw, że nie lubi dziennikarzy i różne to wszystko. Ja sobie myślę, wiesz co, kurde, już mnie denerwują te książki, bo co czytam, to mam wrażenie, jakbym czytał tę samą, nie? I on mówi mi wtedy, że może ty napisz swoją w takim razie, jak potrafisz lepiej. Ja mówię, wiesz co, ja ci powiem inaczej. Ja dla żartu napiszę książkę, która to wszystko uwypukla i zrobię sobie z tego żart. I pomyślałem, że właśnie to wszystko wielokrotnie, o czym rozmawialiśmy. No właśnie, książka, tak jak w kuluarach, żeśmy sobie gdzieś tam wcześniej rozmawiali, to jest tak naprawdę parodia kryminalna. Jak sam zresztą to przyznałeś, powiedz mi właśnie to stąd się wzięło, że chciałeś pokazać, że jednak to, że wszyscy autorzy na jedną stopę piszą. Ja nie chcę właśnie obrażać czy też krytykować autorów, zwłaszcza ważnych nazwisk, tam powiedzmy poważanych w literackim towarzystwie. Ja się też nie poczuwam jako ktoś, kto jakoś lepszy jest od nich czy coś, bo wiadomo, debiut i w ogóle dopiero jestem początkujący i tak dalej, dlatego nie podałem nazwiska ani tytułu książki, od której to się zaczęło, tylko po prostu pomyślałem, że to będzie fajny żart, nawet nie przypuszczałem, że będę to wydawał. Ja po prostu na tyle cenię mojego kolegę Michała, przyjaciela, że po prostu postanowiłem, że nawet dla niego to napiszę, żebyśmy sobie razem pośmiali się z tego. A to, że później to się rozwinęło na tyle, że jedna osoba, druga to przeczytała, mówią, wiesz co, wydaj to, bo to jest ciekawe, nie? Nie mówię, że dobre, ale ciekawe. Więc pomyślałem, że warto by było parę groszy przeznaczyć na spełnienie swojej zachcianki, czy też można powiedzieć, że nawet więcej niż zachcianki, powiedzmy marzenia w jakimś tam stopniu, bo myślałem tam niejednokrotnie o pisaniu różnych rzeczy, że warto spróbować i tak też się stało. A powiedz mi, w takim razie długo trzymałeś ją w szufladzie, zanim się zdecydowałeś ją wydać? Dość długo była pisana, bo ja ją zaczynałem pisać w roku 2017, skończyłem w drugiej połowie 2018 roku, a wydałem dopiero teraz. Ja w międzyczasie tam dojrzewałem do pewnych spraw, pewne treści usuwałem, bo mi się już wydawały za głupie i tak trochę to dopracowywałem, ale pomysł sam na wydanie to dopiero pod wpływem namowy znajomych i rodziny, dopiero jakoś teraz. Natomiast sam proces pisania nie trwał długo, a bardziej myślenia, o czym by tu napisać i rozważanie, czy czego nie usunąć, czy tam czegoś nie dopisać, nie uzupełnić, nie zmienić. Natomiast samo pisanie niedługo. A powiedz mi, jak w ogóle była współpraca z wydawnictwami? Jak wygląda? Wysyłałeś po wydawnictwach?
Właśnie niestety wszystko było korespondencyjnie, trochę żałuję, no bo wolałbym poznać ludzi, z którymi pracuję, ale wszystko było drogą mailową i pocztą tradycyjną, umowy pocztą tradycyjną, ustalenia drogą mailową. Natomiast jestem bardzo zadowolony z redakcji tekstu, ponieważ człowiek, który się tym zajmował, widać, że dokładnie zrozumiał mój sposób rozumowania, widać, że gość jest oczytany i ogarnięty, bo jakby dokładnie wiedział, co ja mam na myśli i jeszcze czasem coś mi lepszego podpowiedział albo skasował coś, co faktycznie nie miało sensu, a ja tego wcześniej nie widziałem i bardzo jestem zadowolony właśnie z redakcji. Natomiast reszta, no przyzwoicie wszystko jest okej, czarno na białym, wszystko na umowie, minimum formalności. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy, choć szkoda, że nie poznałem tych ludzi, no bo jednak ta pandemia osobiście trochę przeszkodziła w tym. A powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na tą całą fabułę i na tych bohaterów, bo tak powiem ci, że czytając, to takie niektóre sytuacje, które się w książce znalazły, tak mi się wydaje, że były chyba troszeczkę z życia wzięte naszego, no właśnie, nie? To jest właśnie taka typowa przywara amatorów, że nie są w stanie podnieść się ponad swoje życie i niestety używają swoich własnych doświadczeń dla ubarwienia sytuacji przedstawionych w tych sytuacjach w książce. Natomiast dużo rzeczy było podkoloryzowanych, pozmienianych, trochę było pozmyślanych. Częściowo no, niestety nie udało się ani uniknąć cech rzeczywistych osób wśród postaci, ani się nie udało uniknąć całkiem sytuacji, które faktycznie się wydarzyły, czy tam po części, czy tam bardziej. Natomiast myślę, że ciężko by było niektóre z nich wymyślić, gdyby one się nie zdarzyły. Może nie wiem, czy byłbym na tyle kreatywny. Tak, raczej myślę, że jedna jest taka scena, która osobiście u mnie wywołała największe obawy, sobie myślę, ej, przecież to się, kurczę, u nas nawet w Sączu wydarzyło. Chyba wiemy, o czym mowa, ale nie będziemy zdradzać. Tak mi się wydaje, że niech przeczytają. Kurczę, no, nasi widzowie. No, może i tak, niech wiedzą, że będzie coś, co się działo w Sączu. Tak, jest tak. Też, jeszcze tak zdradzę, jest też miejsce, które oczywiście pod inną nazwą i tam jest przedstawione, że to jest w Krakowie, ale na krakowskim Kazimierzu, ale w rzeczywistości jest to miejsce, które funkcjonowało jeszcze niedawno w Sączu i wiele osób sądzę, że tam było i na pewno skojarzy. Ja też tak myślę. Ty podejrzewam, że też. Tak, tak, też tak myślę, wiem, o co chodzi, ale nie będziemy zdradzać, niech się czytelnicy domyślą. No właśnie, a przede wszystkim te nazwiska. Słuchaj, ja po prostu bawiłam się naprawdę przednio. Pomieszanie z poplątaniem, cała książka. No typowa parodia, typowa komedia kryminalna. Naprawdę, książka bardzo mi się podoba, mimo tego, że nie jest długa, bo to jest 200 stron tak naprawdę tylko. I powiedz mi w ogóle, skąd ci przyszło do głowy użycie akurat takich nazwisk, bo nazwiska są po prostu genialne. Najpierw, jeśli mogę, odniosę się do długości utworu. Mhm. Ona była trochę dłuższa, ona miała 250 około stron. Sporo pousuwałem za podpowiedzią pewnych osób i też w porozumieniu z osobami, które to przeczytały, uznaliśmy wspólnie, że ta długość jest odpowiednia, ponieważ o ile typowy kryminał powinien być i może być długi i się nie nudzi, bo się tam buduje napięcie cały czas, tak w przypadku parodii, to mimo, że tutaj jest związek przyczynowo-skutkowy, jest morderca, jest ofiara, wszystko się zgadza, powiedzmy, to jednak powiedzmy ten humor mógłby się już oklepać, obyć i po prostu już by mogło to nie być zabawne i mogłoby zacząć być denerwujące, dlatego częściowo skróciłem, a częściowo też już przy pisaniu nie planowałem pisania czegoś bardzo długiego. Natomiast odnosząc się do pytania, które zadałaś, skąd te nazwiska zabawne, po pierwsze chciałem uniknąć używania pospolitych nazwisk, żeby komuś się nie skojarzyło, że zna kogoś takiego, bo to rozprasza przy czytaniu. A poza tym ktoś mógłby się czuć urażony, dlatego też uparłem się, chociaż odradzali mi to w wydawnictwie, odradzali mi pisanie tego oświadczenia, że tam wszystkie nazwiska są zmyślone i tak dalej, i wszystkie sytuacje są zmyślone.
pomyślałem, że jednak, żeby ktoś się nie poczuł urażony, może niechcący zawarłem jakąś sytuację, w której ktoś brał udział, nie chcę, żeby ktoś tam się skojarzył. A przy okazji sobie myślę, skoro wiele osób uważa moje nazwisko za zabawne, to postanowiłem pokazać taki dystans też, że skoro ja mam zabawne nazwisko, to niech te postaci też mają zabawne nazwisko i razem się pośmiejemy z tego i nie będzie problemu. Marcin, końcówka książki sama sugeruje, że jakieś plany chyba na następną już są. I teraz chciałabym Ciebie dopytać, są czy nie ma? Są i nawet mogę podpowiedzieć, że na mojej stronie Historie Żółcio Pisane na Facebooku jest gdzieś tam na dole, jak się przewinie, bo tam jest dużo moich tekstów i fabularnych, i publicystycznych, i tym podobnych. Gdzieś tam na dole jest takie krótkie opowiadanie, no około, kurczę, nawet nie pamiętam ile stron, 10, 15, 20, no nie wiem, ale takie raczej krótka forma wypowiedzi. Jest tam opowiadanie Komisarz Uglenberg i nie Przekleństwo Jarmaty, tylko i Zemsta Kominiarza. I tam jest właśnie kontynuacja tego i tam jest zawarta też zabawna historyjka, krótka, więc gdyby ktoś na przykład nie wiedział, czy ma ochotę przeczytać moją książkę, może sobie bez zamawiania, bez niczego wejść na tę stronę, w podobnej formie przeczytać tekst, no bo o podobnym bohaterze i wtedy stwierdzić, czy ma ochotę przeczytać moją książkę, czy nie. Bo tak jak mówię, ja się czuję na tyle jeszcze amatorem, że nie odważyłbym się polecać jakoś tak szczególnie, ale jak ktoś ma ochotę, nie ma trochę wolnego czasu, niech przeczyta, może się zainteresuje i może sięgnie po moją książkę. I byłoby mi wtedy bardzo miło. A powiedz mi, a w ogóle ten tytuł, Przekleństwo Yerba Mate, to co, tak bardzo nie lubisz? Czy nie, lubisz, nie. Czy to właśnie co z tym tytułem? Sytuacja jest taka, że ja nigdy w życiu nawet nie piłem yerby mate, nigdy mi się nie zdarzyło, chociaż wielokrotnie mi proponowali, ale w tej samej sytuacji, jak ja rozmawiałem z tym kolegą o wydaniu tej książki, to jego brat, taki Robert, wtedy pił właśnie yerbę mate, skrzywił się tak i powiedział, ale świństwo, jesteś pewien, że tego się nie słodzi do tego brata? I ja wtedy uznałem, że on będzie świetny na jedną z postaci, że będzie wyglądać podobnie i będzie mówił podobnym głosem, podobnym tonem jak on. I pomyślałem, że to będzie przezabawne. I później dopiero stwierdziłem, że yerba mate powinna się jako takie tło do tej całej akcji pokazać, jako coś, co działa jako taka, powiedzmy, klęska żywiołowa w tle utworu. Tak jak na przykład w skandynawskich utworach jest, powiedzmy, albo przez cały czas trwania śledztwa minus 20 stopni, albo plus 40 stopni, albo nie wiadomo co, albo cały czas leje powódź czy coś tam. Tak tutaj, dopóki trwa utwór, dopóty pojawia się ta yerba wszędzie, ale na jakiej zasadzie to już trzeba niestety przeczytać, bo tego się nie da powiedzieć. Dokładnie, to trzeba samemu przeczytać, żeby właśnie nie spoilerować, jak to się tak ładnie mówi. A powiedz mi, co sam osobiście lubisz czytać, tak na co dzień? Czytasz ogólnie dużo, czy teraz już na przykład mniej ze względu na pracę? Ja czytam cyklicznie. Nie czytam na co dzień. Ja muszę sobie złowić, wymyślić jakiś tytuł, który już wiem, że mnie zainteresuje i musi każda strona być ciekawa. Wtedy ja z przyjemnością przeczytam jedną książkę raz na jakiś czas. Niedużo. I nie powiem, że tam lepszych, a nie gorszych lektur, tylko dla mnie, powiedzmy, uważam ciekawszych i trudniejszych, no bo nie mnie jest oceniać, czy jakaś książka jest dobra, czy zła, bo ja nie jestem krytykiem literackim. Natomiast jak już sobie coś wybiorę, tak przeczytam i wtedy często to mnie tam skłania do jakiegoś myślenia o swojej twórczości i tak dalej. Raczej nie czytam takich czytadeł, czy też takich... jakby to powiedzieć, no bestsellerów, raczej nie czytam, nudzą mnie i staram się wybierać książki polskich autorów. Nie z tego powodu, że jakoś tam, nie wiem, jestem jakimś tam zapalonym, nie wiem, ksenofilem takim, że nic innego nie, bo wszystko innego nie, tylko nasze, tylko chodzi mi o to, że czytając książkę polskiego autora, czyta się stricte autora, a nie tłumacza. I często na przykład, nawet jak jest dobra książka zagraniczna, to mnie na przykład denerwuje język tłumacza, gdzie pojawiają się też takie określenia typowe dla dzieł tłumaczonych i mam wrażenie, że czytam tego samego autora. Jeżeli na przykład tematyka jest podobna, mam wrażenie, jakbym cały czas czytał to samo. Chyba, że jest bardzo ciekawa fabuła, no to wtedy nie, oczywiście. I też daję szansę, jak ktoś mi poleci, każdej książce. I często się zdarza, ale często się też niestety zdarza, że rzucam książkę w połowie albo po paru stronach, no bo mnie nie ciekawi. Musi być ciekawa forma, nie tylko treść. No
mi się też kilka razy zdarzyło rzucić książką bo na przykład w pierwszych 10 stronach, ale to bardzo rzadko, szczerze powiedziawszy. I faktycznie jesteś w tym, że warto sięgać po to, co się samemu uważa za ciekawe do przeczytania, ale czasami posłuchanie takiej opinii od kogoś innego też warto sięgnąć, żeby się przekonać, jak to jest. No to powiedz mi, to jak to jest z tymi książkami? To one gryzą, nie gryzą? Gryzą, nie gryzą. Najgorzej, jak ktoś jest źle przygotowany do czytania książek gdzieś w dzieciństwie, gdzie mu się każe czytać jakieś książki, które nie są ciekawe. Niemniej oceniać, jaki jest tam kanon lektur obowiązkowych, czy tam nieobowiązkowych, bo uważam, że wiele z nich jest bardzo wartościowych, tylko że po prostu niektóre dzieciaki są po prostu za małe do nich. Ale powinno się też to tak modyfikować, tak jak ja miałem kiedyś... jeszcze w gimnazjum, pamiętam, że były jakby lektury dodatkowe, można było wyższą cenę uzyskać i wtedy bardzo mądra nauczycielka pani Sikorska zaproponowała kilka lektur ze swojego doświadczenia ciekawych i wtedy ja już się zainteresowałem literaturą i wtedy stwierdziłem, że to czytanie jednak może być ciekawe, bo wcześniej to zawsze dla mnie było jakoś tam za dzieciaka, że kurczę, trzeba przeczytać i chociaż się szybko nauczyłem czytać, bo no, a dobra, niby to takich rzeczach bez sensu, ale w każdym razie zainteresowałem się wtedy i wtedy zaczynałem już te książki dobierać i powinno się mówić, że słuchaj dzieciaku, no nie, tutaj są takie lektury, mogą ci się spodobać, mogą nie. To, że ci się nie spodoba, to nie znaczy, że nie lubisz czytać albo że się nie nadajesz do czytania. Poczytaj sobie w internecie, o czym są różne książki i czytaj książki o tematyce, która cię interesuje, wtedy polubisz czytanie. I wcale nie jest tak, że ktoś jest albo molem książkowym i czyta bez przerwy jedna po drugiej, albo że nie czyta w ogóle i jest tam powiedzmy, jak ktoś mówi, laikiem, głupkiem czy tam ignorantem. Tylko moim zdaniem każdy ma swoje zapotrzebowanie, głód czytania, albo większy, albo mniejszy. I wcale to nie zależy ani od inteligencji, ani od percepcji, ani od niczego takiego, moim zdaniem. Natomiast wcześniej jeszcze zapomniałem odpowiedzieć, bo pytałaś o autorów, czy też o książki, jakie czytam. Czasem jest po prostu taki autor, że z niego tak płynie erudycja i fantazja, czy też kreatywność, że choćby nie wiem, jaka była książka, o czymkolwiek, to ta książka musi być ciekawa, bo z każdej strony ja się czegoś ciekawego dowiem. I takim autorem jest na przykład Waldemar Łysiak. I czytałem kiedyś książkę Statek tego autora. Była bardzo ciężka i bardzo długo ją czytałem, ale no była świetna, to jest arcydzieło. Nie wiem, czy nie najlepsza książka, jaką czytałem w życiu. Czyli polecamy. Bardzo, bardzo. A jak zachęciłbyś jeszcze tak dodatkowo sądeczan naszych tutaj do czytania? Do czytania ogólnie. Ogólnie. Jakbym zachęcił? Do panów może. Wielokrotnie rozmowa z dziewczynami dobrze mi się potoczyła dzięki wiedzy zawartej w książkach przypadkowych. Wcale nie poradnikach, bo ja stronię od wszelkich poradników, bo uważam, że poradniki to jest coś jak coaching, czyli to jest dla mnie w ogóle wykorzystywanie ludzi intelektualne. Natomiast z książek przypadkowych, w przypadkowych sytuacjach, z dialogów, człowiek się tyle nauczy, że bardzo dużo może osiągnąć w rozmowie z drugim człowiekiem. Już niekoniecznie, czy randka, czy nie randka, czy to jest jakiekolwiek inna rozmowa. Po prostu rozmawia ktoś w firmie z kontrahentem, z kimkolwiek. Jak się naczyta ciekawych dialogów, to ma ciekawe pomysły do rozmowy i gadka się klei, że tak powiem. Czyli warto czytać. Warto czytać. Choćby dlatego, nawet jak ktoś nie lubi, to niech wie, że jego zdolności rozmowy wzrosną po tym. Na pewno. A przede wszystkim zachęcamy teraz na pewno do przeczytania twojej książki. Marcinie, nawet po to, żeby sobie poprawić humor, prawda? Nie jest długa. Powiem szczerze, ja ją przeczytałam dosłownie chyba w niecałe dwa wieczory. Także czytało się bardzo szybko i przyjemnie, ale wiem też, że przygotowałeś coś specjalnego dla naszych widzów. Tak, zgadza się. Mam jeszcze ostatni egzemplarz, bo kurczę, za mało zamówiłem u wydawcy i po prostu i wszystko poszło w dystrybucję, a ja dostałem ich za mało i szybko wszystkie rozdałem, ale zachowałem jeszcze jeden ostatni. Gdyby ktoś był zainteresowany, miał ochotę ją przeczytać, zadam, ponieważ tylko jest jedna książka, jedno króciutkie pytanie. I jeżeli ktoś zna odpowiedź, pierwsza osoba otrzyma tę książkę korespondencyjnie, no i będzie mogła się zaznajomić z tekstem, może się spodoba. Jak już wcześniej wspomniałem, będzie mi bardzo miło wtedy. A pytanie moje brzmi tak. Autosja Ernesta Dyczka, Fledz Mandragory Waldemara Łysiaka i Twarzą ku ziemi Parowskiego.
Te trzy tytuły łączy pewien motyw. Motyw i w literaturze, i w filmie, i w wielu innych dziedzinach sztuki. Poruszany chodzi o jedno słowo, klucz. Jakie słowo, jaki motyw łączy te trzy utwory? Chodzi o jedno słowo, jak padnie to słowo klucz, to jest odpowiedź. I jeszcze, Marcin, jakbyś mógł w takim razie powtórzyć jeszcze raz te trzy utwory. Jeszcze raz te trzy utwory. Ernest Dyczek, Autosja. Flet z Mandragory, Waldemara Łysiaka. I trzecia, Twarzą ku ziemi, Parowskiego. Takie trzy. One się bardzo silnie ze sobą łączą, chociaż ci ludzie się chyba nie znali, bo kiedyś aż z ciekawości sprawdzałem, bo tak te silnie były tematycznie ze sobą treści powiązane. Nie jestem pewien, w jakim wieku byli ci autorzy, ale tak mnie zainteresowały te wszystkie trzy książki, że wiele zmieniły w moim życiu artystycznym i sądzę, że jeżeli ktoś podobny ma gust jak ja, to na pewno będzie wiedział, o co chodzi. Czym to się łączy. Tak. Mhm. Kochani, także bardzo prosimy o to, abyście kierowali odpowiedzi na pytanie, które zadał Marcin. Jeżeli oczywiście chcecie wygrać jeden egzemplarz z autografem, Marcin zaraz go tutaj specjalnie dla was podpisze, na naszą skrzynkę mailową redakcja@sondeckinews.pl. Marcinie, możesz podpisywać. Czynię honory. Także już będzie z autografem. Mamy autograf, mamy nagrodę. Egzemplarz dla widza. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to będzie mi bardzo miło. A ja zachęcam przede wszystkim do śledzenia naszego portalu, no i oczywiście do sięgnięcia po książkę Marcina. Naprawdę ubaw znakomity. Ślicznie się dziękuję, Marcinie, za to, że byłeś dzisiaj moim gościem. Dziękuję uprzejmie, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.